Siemaneczko. Na wstępie oczywiście tutaj pozdrawiam Was wszystkich. No co? Piątek, piątunio. Fajna pogoda. Słoneczko świeci. I ja sobie lecę teraz na adrenalinkę. Szybki trening. Bo za dosłownie 2,5 godziny już wyjeżdżam z dzieciakiem do Szczecina. Zarówno na trening, jak i szkółkę, jak i zawody. Tak. No, u mnie to takie delikatne, małe zmiany. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to powiem. Nóżkę sobie zepsułem. Rwałem mięsień w czworobowym. No cóż, tak się czasami dzieje. Tak jak powiedziałem, w moim wieku nie trenujemy bardzo asekuracyjnie. Każde nasze podejście, każdy nasz jakiś tam wyskok z ciężarem wiąże się z tym, że w głowie, czy z tyłu głowy mamy to, że może się coś wydarzyć. No, u mnie ostatnio fajnie wszystko szło, no ale gdzieś tam mnie troszeczkę poniosło i się zepsuła nóżka. Także teraz nóg, zarówno nóg, jak i ciągów raczej nie przewiduję, no bo nie ma jak. Ledwo chodzę, uśtykam jak kulawy. Co nie zmienia faktu, że w jakiś żaden sposób nie jestem ograniczony do tego, żeby gdzieś tam powyciskać, czy tam zrobić mięśnie, czy potrenować mięśnie dla tęczowych chłopców, czy jakieś tam barki. No to bardzo nie przeszkadza. No, chodzi o to, że generalnie nie mogę się tak na 100% zaprzeć, bo jednak użycie czy napięcie mięśni czworogłowych powoduje dość duży ból i to jest jakąś tam gdzieś tam dla mnie delikatną przeszkodą. No dyskomfortem trenowania. No ale co? Gdzieś tam wrzucacie no młode wilczki, tak? Jakieś tam te filmiki. Gdzieś już tutaj widziałem. To lubię. Przede wszystkim to lubię. Jeżeli ktoś coś tam ma mówić i tylko mówić, no to ja to tak traktuję sobie, wiecie jak, no mało poważnie, ale jeżeli gdzieś tam ktoś coś mówi, robi i to co mówi, pokazuje to wszystkim, tak, ja jestem za tym, ja robię to samo, także nie jestem gołosłowny i zawsze gdzieś tam jest dowód na to co mówię, prawda, także tutaj no szacun już dla jakiegoś tam młodego chłopaka, który gdzieś tam już zaczyna podnosić dość, tam ostatnio, co widziałem jakiś film, to chyba było 210 kilo. Spoko, no. Jest to już wynik, który naprawdę w moich oczach wzbudza szacunek. Nie zmienia to faktu, że stary wilk jeszcze ostatniego słowa nie powiedział i no tu jeszcze trzeba będzie troszeczkę potrenować, żeby się do mnie zbliżyć, tak. Nie wiem, dzisiaj polecimy, zrobimy trening dla tęczowych chłopców. Jak się uda, to może wrzucimy chociaż ostatnią serię, tak, na pewno będzie, jeżeli będzie wszystko dobrze, no to no myślę, że dwójka będzie z przodu, tak. Słuchajcie, dużo pytań takich, dlaczego teraz tak ten, no mniej zacząłem wyciskać, mniej zacząłem podnosić, słuchajcie, no wszystko robię asekuracyjnie, tak jak powiedziałem, jestem po zabiegach, nie chcę tutaj już iść do przodu, bo zawsze coś się tam powie, a później wyjdzie w drugą stronę. W każdym bądź razie, tak mogę poinformować, że na tą chwilę ten ból w tych przyczepach przyłokciowych jest mniejszy. Ciężko mi powiedzieć i ciężko mi się odnieść do treningu na plecy, bo przy trenowaniu pleców to miejsce będzie naprawdę wyraźnie narażone. Zresztą wszystkie ćwiczenia, które wykonuję i mają na celu pociągnięcie czegoś, prawda? No to jednak tutaj ten przyczep wtedy dostaje najbardziej po dupie. A jeżeli mówimy o wszystkim, co gdzieś tam wyciskamy, też pośrednio na pewno, ale wydaje mi się, że nie tak bardzo. Także wczoraj też robiłem barki, doszedłem sobie, u siebie robiłem zresztą, na szmicie włożyłem 3 placuszki po 20 kg, czyli u mnie to jest takie 156 kg, zrobiłem 7 powtórzeń. Przyznam, że w żaden sposób
nie odczuwałem dyskomfortu. Wiadomo, że dotykam się cały czas, czy tam mnie boli, czy mnie nie boli. No bo tyle czasu się gdzieś tam z tym problemem borykałem. Nie chcę zapeszać. Póki co jest nieźle. Jest nieźle i to osocze, wydaje mi się, chyba zrobiło robotę. Chociaż lekarz podający mi osocze od razu z góry gdzieś tam mi powiedział, że no z pierwszego strzała to jest takie o 60-70%, że pomoże. No drugie, no to już podanie osocza to jest takie 70-80%, no i trzecie takie 90% skuteczności, prawda, czyli powodzenia na sukces. Słuchajcie, ja na razie zrobiłem jedno osocze. Byłem troszeczkę zdegustowany po tych pierwszych tygodniach, tak, bo niby prawa mnie przestała, ta lewa bolała jeszcze bardziej, ale na tą chwilę nie zapeszam, jest bardzo fajnie, zresztą dzisiaj zobaczymy, wąskie wyciskanie, te dłonie na sztandze są troszeczkę, że tak powiem, w zwężonym chwycie, w wąskim chwycie, prawda, więc tutaj przy moim sposobie wyciskania te okolice przedramion, okolice łokci są naprawdę narażone na duży nacisk, więc dzisiejszy trening coś już powinien mi powiedzieć. Dzisiaj na pewno też, bo jadę do adrenaliny, będę próbował robić bicepsy na modlitewniku maszynie. Sebastian ma dokładnie taką samą maszynę jak moja. Także zobaczymy, bo ostatnio u siebie nie mogłem robić. W momencie, kiedy rozwijałem rękę, to jednak okolice tutaj łokcia były gdzieś tam narażone na większe jakieś takie rozciągnięcie czy coś i był dyskomfort trenowania. Po prostu bolało, tak? Także słuchajcie, no, z tego miejsca oczywiście wszystkich pozdrawiam. Przekazuję swoją pozytywną energię dla Was. Mam nadzieję, że będziecie trenować lepiej, będziecie robić jeszcze większe progresy niż robicie. No, sezon branżowy, co dla niektórych się zbliża, także też będzie trzeba tutaj przycisnąć. Zresztą mówię, no dzisiaj końcówka lutego, pogoda super, chociaż temperatura no, nie jest jakaś tam za wysoka, bo jest tylko 5 stopni, ale jak widzicie, no, okularki trzeba założyć, bo słońce dość tutaj nam no tutaj świeci, no nie ma co mówić. Także jeszcze raz siła i honor. Ja na trening zaczynam gdzieś za jakieś 10 minut. No i zobaczymy, jak będzie tylko szansa, żeby mi ktoś podtrzymał tutaj kamerkę, to wrzucimy jedno takie podejście, żeby Wam tutaj gdzieś tam pokazać, że ten jakiś chyba mały progresik jest. Ja mówię, ja nie trenuję w tej chwili na 100%, bo bardziej się boję, żeby gdzieś tam się coś znowu nie wydarzyło, także miejcie to proszę na uwadze. Także młodewiczki też, miejcie na uwadze, ja nie jadę tak jak Wy na 100%, dajcie mi chwilę, ja mam swój wiek, ja się jeszcze zdążę bujnąć. A Wy jeszcze macie troszeczkę czasu, zanim gdzieś tam się zbliżycie do mnie, prawda? Także tak to wygląda. Nic na siłę, nic na wariata. Potrzebne mi są zdrowe łokcie na Mistrzostwa Europy, bo taki mam plan. W Kielcach, tak powiedziałem Wam, nie wystartuję. Jest bardzo przykro. Mam po prostu ważniejsze rzeczy, takie jak Mistrzostwa Polski mojego syna. Wolę jechać tam, niż po prostu, nie wiem, no przyjeżdżać tu, tak, są rzeczy ważne i ważniejsze. W tym wypadku ważniejszy będzie mój dzieciak. Także jeszcze raz pozdrawiam, bo już podjeżdżam pod adrenalinkę. No i co, rozbierać się, rozgrzewać i trenować. Siła i honor.